Za nami już dwa koncerty z cyklu Świat Muzyki, Muzyka Świata. Jak mieszkańcy Kutna odbierają takie festiwale? Bardzo dobrze i bardzo na nie czekają. W zeszłym roku niestety nie mogła odbyć się edycja z powodu, prawda, pandemii, więc ci artyści, część tych artystów, którzy mieli być w zeszłym roku, przyjechała w tym roku do Kutna i zarówno oni, jak i publiczność bardzo, bardzo czekaliśmy na ten czas, na to właśnie święto muzyki, żeby się odbyło, żebyśmy się spotkali tutaj razem, posłuchali tego, co w muzyce ciekawe, pobawili się, trochę odprężyli, trochę zapomnieli o tym, co za nami i myśleli, że to, co przed nami będzie dobre, już tylko w takich właśnie nastrojach. Jak artyści wspominają występ w Kutnie? Bardzo dobrze. To naprawdę ja się muszę bardzo pochwalić tym, że mamy świetną publiczność kutnowską i artyści sobie chwalą to, jak są przyjmowani, kiedy potrzeba słuchani ze skupieniem, kiedy potrzeba publiczność rusza do tańca, kiedy potrzeba bije brawo. To jest naprawdę ważne, że mimo że w tym roku ta wersja plenerowa, to jednak niewiele jest przypadkowej publiczności, takiej, która przychodziła, ach, zostanę. Ludzie po prostu dopytywali się o to, dowiadywali, czekali na konkretny typ muzyki, przyszli i aktywnie w nim uczestniczyli. I myślę, że potem jeszcze też sprzedaż płyt zespołów, które są, świadczy o tym także, że nie dosyć, że na żywo się podobało, to jeszcze ludzie bardzo chętnie chcieli zabrać do domów tę muzykę. 21 sierpnia w sobotę kolejny koncert. Kto wystąpi? Tak, będzie to Waldemar Rychły, muzyka folkowa, ale ujęcie je ma Waldemar Rychły z przyjaciółmi. Jest to jeden z założycieli słynnego w latach 80., od lat 80. kwartetu Jorgi. Będzie to muzyka folkowa, etno, ale dość no, w takim różnorodnym ujęciu, bo będzie i troszkę akustycznego rocka i będzie trochę jazzowych interpretacji, takich różnorodnych podejść do muzyki folkowej, więc myślę, że też będzie bardzo, bardzo ciekawie. Kto zamknie tegoroczną edycję? Zamyka znana kutnowskiej publiczności Małgorzata Żurańska-Wilkowska, która w swoim autorskim projekcie Wilcze Folki przyjedzie tutaj do nas i zaprezentuje polską muzykę folkową, polskie, tą no mówiąc najprościej, ludową, ale też zagraną na instrumentach bardzo różnorodnych, w trochę w inny sposób zinterpretowaną, dużo białego śpiewu i Małgosia obiecała też, że wciągnie do śpiewania publiczność. Jakie plany na przyszły rok? Czy kolejna edycja? No tak, tak, na pewno, bo mówię, my bardzo chętnie czekamy i organizujemy, publiczność bardzo chętnie przychodzi na te koncerty. No liczymy tylko, że będziemy mogli spokojnie działać i bez takiego strachu z tyłu głowy, że ojejku, robimy coś, a może będzie trzeba odwoływać, a może będzie trzeba przekładać. To nikomu nie służy, no ale myślę, że będzie dobrze.